Hejka, witam wszystkich bardzo serdecznie na tym kanale i dzisiaj mamy 5 grudnia, a więc zaczynamy 5 vlogmas. Ja już klasycznie, tak jak codziennie, jestem przed szkołą, mamy godzinę chyba 7 za chwilę jakoś, albo już 7. Ja wychodzę z domu o 7:30, także mam jeszcze chwilę czasu na otwarcie kalendarzy i pokazanie wam, w co jestem. Mam dzisiaj na sobie taką czarną bluzę z handemu, tutaj z takimi zdobieniami, ona też jest z takim jakby golfem, do tego mam taki pasek dobrze wam już znany ze Stradivariusa, zwykłe czarne spodnie z Telly Welly i do tego kolczyki również ze Stradivariusa. A teraz idziemy otworzyć kalendarze adwentowe. Ok, zaczniemy od nim 2, piątka mamy tutaj coś małego, czyli prawdopodobnie będą to żelki. O, jednak nie. Jednak mamy tutaj takie dwa zwykłe cukierki nim 2. Teraz może czas na musy i kredki. Pozdrawiam osoby, które oglądały wcześniejsze vlogmasy. Szukamy piątki, piątkę mamy tutaj, czyli jest mniejsza, czyli to znowu nie będzie mus. Ta pudełka tak się ciężko otwiera jedną ręką. Ok, mamy tutaj jakiegoś batonika chyba. Tak, mamy batonika, banan, jabłko i aronia. I ostatni kalendarz to kalendarz z herbatami. I piątkę mamy tutaj praktycznie na środku. I dzisiaj mamy jasmin, tak? A więc to są wszystkie rzeczy z tych trzech kalendarzy, które sobie otwieramy przed szkołą. Jak wrócę ze szkoły, otworzymy resztę. Dobra, ja już ogólnie lecę do szkoły. Jeszcze tylko wam pokażę, jakie śliczne niebo jest za oknem. Ciężko mi to uchwycić, ale jest takie różowo-niebieskie. Także po prostu przepiękne. Dobra, więc co? Ja lecę i widzimy się, jak wrócę ze szkoły. Hejka moi drodzy, już jestem w domu. Dzisiaj wróciłam o 14:30, a mamy 17:30, także nie odzywałam się do was przez 3 godziny. Przez pierwszą godzinę sobie jadłam obiad, miałam dzisiaj naleśniki, gadałam z mamą i oglądałam sobie vlogmasy, a przez 2 kolejne godziny spałam. Znowu mega mnie odcięło, chociaż i tak ostatnio powiem wam, że jest spoko i nie śpię tak dużo w dzień, ale naprawdę w listopadzie czy w październiku zdarzało mi się, że za każdym razem jak wracałam ze szkoły, to spałam po godzinę, coś takiego, przez to, że się właśnie nie wysypiam. Możecie dać mi znać, czy wy też tak macie, że jak wracacie ze szkoły to i macie wolną chwilę, to idziecie spać. Ja jak są vlogmasy, to staram się tego nie robić, ale no jednak czasem nie wychodzi. No a dzisiaj zrobiłam tak z racji, że byłam bardzo śpiąca, a dzisiaj w sumie nie mam tak dużo do zrobienia z racji, że portfolio już oddałam. Jutro mam jedyne co to kartkówkę z angielskiego, którą muszę napisać, a tak poza tym jutro mamy 6 grudnia, czyli Mikołajki. I moi drodzy, zapisałam sobie tutaj na ręce, żeby pamiętać, jeżeli jakaś osoba weźmie jutro do szkoły czapkę świętego Mikołaja, to nie będzie ani pytana, ani nie będzie brała udziału w jakichś niezapowiadanych kartkówkach. Jak nie będzie miała zadania domowego, to nic się nie stanie. Także naprawdę spoko, dlatego wyciągnęłam czapki i poszłam spać. Serio, patrzcie, nie wiem, czy to zobaczycie, ale tu już na krześle wiszą... Tu wiszą świąteczne czapki. Kiedyś mi się wydawało, że mieliśmy 6 tych czapek, jak nie więcej, a dzisiaj znalazłam tylko 2. Także mega dziwne. No, jedna dla mnie, druga dla Corneli. I co? I słuchajcie, teraz będę brała się za uczenie się na angielski. Jeszcze nie otworzyliśmy kalendarzy adwentowych. Dobra, to idziemy jeszcze otworzyć kalendarze. No, to zapraszam. Jejku, serio sorki, że jestem taka zaspana, ale po prostu... Dalej śpię. Dobra, słuchajcie, otwieramy kalendarze. Zaczniemy od After 8, bo jest tutaj z boku. Dzisiaj mamy
piąte okienko. Jejku, w ogóle jutro już Mikołajki, jutro już 6 grudnia. Powiem wam, że to tak mega szybko minęło. Okej, okay, mamy dzisiaj After Eight'a w ciemnej czekoladzie. Teraz Smartisy, piąte okienko. Szybko znaleziona. O, i mamy taką malutką paczuszkę. Najzwyklejszą Smartisów. Teraz może Milka, bo tutaj wpadła mi w ręce. Szukam piątki. Jest to konik na biegunach. Tak się prezentuje. Następny kalendarz to teraz może orzeszki. I wczoraj była mega super rzecz. Mam nadzieję, że dzisiaj mi nie zawiedzie. Rozepnę się trochę, bo jest strasznie gorąco. A jestem tak jeszcze zapięta pod szyję. Okej, okay, piątkę mamy tutaj. Otwieramy. Dzisiaj mamy wasabi peas green. Tak to wygląda. Takie po prostu zielone kubeczki. Kubeczki. Zielone kuleczki. Podejrzewam, że skoro smak wasabi, to będą ostre. Boże, ułożyłam. Dobrze, że zrobiłam zdjęcie kalendarza, bo byłby problem. Chociaż w sumie mogłabym też z jakiegoś vlogmasa. Ale okej, okay, mamy piątkę dzisiaj tutaj. Jest, powiem wam, nic tam nie lata, jakby było całkowicie puste, ale z drugiej strony jest lekkie, ale nie aż tak, więc w sumie nie wiem, co to może być. Co my tu mamy? A, to jest kosmetyczka! Ale jest taka bardzo fajna, patrzcie. Nie jest jakaś mega duża. Ale nie jest też taka malutka, że nic się do niej nie zmieści. Jest przezroczysta. Ja myślę, że to jest idealna kosmetyczka na podróże. Piąte okienko z kalendarza od mojej mamy. Co to jest? To są kolczyki? Ale czad. Czekajcie. O, spróbuję. O, otwieram. O, kolczyki z napisem ho, ho, ho. Są takie mega wiszące. Do takiego sweterka świątecznego to po prostu byłby czad, serio. Ale są serio fajne, na przykład super są do zdjęcia. To naprawdę wtedy sztos. Tak się prezentują rzeczy, które były w dzisiejszym kalendarzu. Teraz czas ogólnie się pouczyć w końcu. Mam jutro kartkówkę z czasowników nieregularnych. I co? I muszę się trochę pouczyć. Jutro do szkoły mam na 8:00. Tak jak praktycznie codziennie. I mam jutro dwa angielskie, niemiecki, WF, polski, WOS i historię. Na angielskim właśnie mam kartkówkę. Reszta lekcji to już w sumie luzik, bo mamy te czapki Mikołaja i osoba, która właśnie przyniesie takie czapki, nie będzie pytana, także gites. No i co, po szkole jadę się spotkać z Martyną, dawno się nie widziałyśmy. Często się pytacie w ogóle, czy my dalej mamy kontakt z Martyną i w ogóle. I tak, moi drodzy, mamy kontakt z Martyną. Co prawda oczywiście wiadomo, znacznie słabszy z racji, że chodzimy do oddzielnych szkół. Jednak jest to w jakimś małym stopniu pewna przeszkoda, ponieważ ona chce się spotykać ze swoją klasą, ja chcę się też spotykać ze swoją klasą, żeby te kontakty cały czas utrzymywać. Oprócz tego jest nauka, więc no rzadko jest kiedy się spotkać, ale właśnie jutro idziemy razem do kina. Słuchajcie, na Krainę Lodu 2. Mam herbatę, którą kupiłam sobie w szkole w automacie i przelałam ją tutaj i ona jest dalej ciepła. Ja nie wiem, jak to się dzieje, ale jak ja robię sobie herbatę do szkoły, to po godzinie ona jest już zimna, a jak robię sobie herbatę w szkole i zabieram ją do domu, to ona jest wiecznie ciepła. Dostałam też dzisiaj karteczkę odnośnie wycieczki, którą jadę. 19 mam wycieczkę, słuchajcie, do Gorlitz i Bautzen. Nie wiem, jak to się czyta, możecie mnie poprawić w komentarzach, bo ja naprawdę nie znam się na niemieckim. Gorlitz i Bautzen. Ja bym to tak przetłumaczyła, nie wiem, przeczytała. 19 i tak zbiórkę mamy o 7:15 obok mojej szkoły. O 7:30 wyjeżdżamy, będziemy zwiedzać kilka tam fajnych rzeczy, oczywiście nagram wam vlogmaska, także fajniusio. No i powrót około 21:00. No i główny oczywiście cel tej podróży to jest jarmark na Weihnachtsmarkt. Nie wiem, niemiecki trudny język. Jeżeli coś źle czytam i po prostu macie takie...
No to wiedzcie, że ja się nie znam na niemieckim. A więc co, moi drodzy? Nie mam ci już wam nic należy do powiedzenia. Zobaczymy się, jak będę miała coś do powiedzenia. Puszczam wam tutaj lapsika. Uczę się trochę angielskiego. To są czasowniki nieregularne. To w sumie bardzo szybko wbija mi się w głowę, ale zobaczymy, jak będzie w praktyce. Także co? Lecimy. Moi drodzy, spójrzcie, co mam. Kakałko domowej roboty. Moja mama sama zrobiła z przepysznym, słodziutkiem. Ja jestem już tak właściwie w połowie nauki do angielskiego. Idzie w sumie mi w miarę dobrze. Także, no i co, na ty, jak się nauczę angielskiego, to oczywiście pójdę się wykąpać. I w ogóle zauważyłam, że pod wyogłosami się mnie pytacie, dlaczego nie spełniam szuflad. Otóż to, moi drodzy, ostatnio po pierwsze nie miałam czasu, dużo miałam na głowie. A poza tym w pierwszym czy tam drugim vlogmasie, chyba w pierwszym posprzątałam 4 szuflady. Więc posprzątałam w sumie za pierwszego vlogmasa, drugiego, trzeciego i czwartego. Więc dzisiaj w sumie powinnam posprzątać, żeby mi to równie szło. Więc może jak się wyrobię, chociaż nie, dobra, nie będę sobie dzisiaj tym zawracać głowy, po prostu w niedzielę sobie posprzątam może z 3-4 szuflady. Także zostały mi może z 2 takie szuflady, w których mam najwięcej rzeczy, których chciałabym się pozbyć. A tak to ogólnie 3-4 szuflady to już mam takich, że szybko nie będzie mijać to sprzątanie, że tam raczej nie będę dużo rzeczy wywalać albo oddawać, tylko że po prostu będę po prostu sprzątać. Układać ładnie, wiecie, kurze ścierać i tak dalej. Także wydaje mi się, że mi dobrze wszystko to minie. Ogarnę to po prostu weekend, niedziela, tak jak widzieliście w pierwszym vlogmasie, będzie taka bardziej organizacyjna. A słuchajcie, w piątek to już wiecie, że idę jutro do kina, a słuchajcie, w sobotę idę na lodowisko i na jarmark, także też wam na pewno coś ponagrywam. Więc super, już się nie mogę doczekać w sumie, bo dawno nie byłam na lodowisku, no nie byłam cały rok na lodowisku. Także już się naprawdę nie mogę doczekać, uwielbiam jeździć na łyżwach i na pewno pójdę jeszcze w tym roku. I kolejną rzeczą, którą chcę jeszcze powiedzieć, to że planuję spotkanie we Wrocławiu. Dobra, musiałam obejrzeć film od początku, żeby zobaczyć, o czym mówiłam, bo totalnie mi to wybiło z głowy. I mówiłam o spotkaniu. Planuję spotkanie 14 grudnia we Wrocławiu i nie będzie takie nietypowe spotkanie, z racji, że planuję zrobić coś takiego, że nie spotkamy się w żadnej galerii, w żadnym parku, na rynku, tak jak robi to część youtuberów. Spotkamy się, słuchajcie, pod schroniskiem, z jakimś schroniskiem dla zwierzątek i będę chciała, żeby chociaż część z was, jeżeli ktoś oczywiście ma taką możliwość, to żeby przyniosła choćby jedną małą paczkę karmy, bądź jakiś koc. Wszystko naprawdę, wszystko się przyda, bo wiecie, że teraz zwierzęta w schroniskach mają bardzo ciężko zimą, więc naprawdę potrzebują jedzonka, potrzebują koc, naprawdę wszystkiego potrzebują, choćby zabawkę jakąś można przynieść. Także naprawdę można poprzynosić spoko rzeczy, wydaje mi się, że to jest fajny pomysł, żeby spotkać się na jakieś 2 godzinki pod schroniskiem, zanieść rzeczy do tego schroniska, porobić sobie fotki, pogadać sobie i potem pójść, rozejść się po prostu. Wydaje mi się, że to jest naprawdę spoko opcja, żeby zrobić sobie takie 2-godzinne, krótkie spotkanko, 12 do 14 albo od 13 do 15, bo wiecie, po 16 jest już ciemno, nie chcę robić też tego spotkania po ciemku, później też schronisko się zamyka, dlatego chcę zrobić to w takich normalnych godzinach, żeby po prostu każdy miał możliwość przyjechania, więc wydaje mi się, że właśnie to jest bardzo spoko opcja. Napiszcie mi w komentarzach, co o tym sądzicie, czy chcielibyście coś takiego, czy nie. Jeżeli stwierdzicie, że to bezsensowny pomysł, no to po prostu zrobimy zwykłe spotkanie, albo tego spotkania nie zrobimy, zrobimy następnym razem przy jakiejś innej okazji. Także piszcie, czy wam się takie coś podoba. Wymyśliłam to razem z moją mamą i wydaje mi się, że to mogło być naprawdę spoko, bo nie dość, że się spotkamy w końcu, bo jeszcze nigdy nie było takiego spotkania, to mimo to zrobimy coś charytatywnego i myślę, że na święta warto robić takie rzeczy. Dobra, po krótkiej przerwie ja przechodzę dalej do robienia angielskiego i widzimy się, jak już się skończę. Boże, jak już skończę. Moi drodzy, skończyłam już robić cały angielski. Teraz robię moją wieczorną rutynę i będę montować vlogmasa.
Moi drodzy, z mokrą głową, ale właśnie się wykąpałam, zmontowałam już vlogmasa i zaraz idę spać. Także dziękuję za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że wam się podobał. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli tak. No i co, my się widzimy w jutrzejszym odcinku. Pamiętajcie, żeby subskrybować. No i co, do następnego i cześć!